Krótkie posłowie autora. Być może niektórzy moi czytelnicy będą mieli teraz ochotę na wiele pytań. Obawiam się jednak, że nie będę mógł im pomóc. Muszę bowiem wyznać, że całą tę historię napisałem z pamięci tak, jak mi ją opowiedziano. Nie znałem osobiście ani małej Momo, ani jej przyjaciół. Nie wiem, jak im się dalej wiodło i jak wiedzie im się dzisiaj. Także co się tyczy wielkiego miasta, jestem zdany na własne przypuszczenia. Mam tylko jeszcze jedną uwagę. Odbywałem właśnie daleką podróż i jeszcze ją odbywam, kiedy pewnej nocy dzieliłem przedział kolejowy z osobliwym współpasażerem. Osobliwy był on dlatego, że absolutnie nie mogłem określić jego wieku. Z początku wydawało mi się, że siedzę naprzeciw sędziwego starca. Wkrótce jednak pomyślałem, że się omyliłem, gdyż mój towarzysz podróży wydał mi się nagle bardzo młody. Ale i to wrażenie okazało się także błędne. W każdym razie, podczas długiej podróży nocą, opowiedział mi on tę historię. Kiedy skończył, obaj milczeliśmy chwilę. Potem zagadkowy pasażer dodał jeszcze parę zdań, które powinienem wyjawić czytelnikowi. Opowiedziałem to wszystko panu, rzekł, jakby się już wydarzyło. Mógłbym opowiedzieć także, jakby miało wydarzyć się w przyszłości. Dla mnie nie jest to duża różnica. Zapewne wysiadł na najbliższej stacji, gdyż po chwili uprzytomniłem sobie, że jestem w przedziale sam. Niestety nigdy już nie spotkałem mego współtowarzysza podróży. Ale gdybym go jeszcze kiedykolwiek przypadkiem spotkał, chciałbym go o wiele rzeczy zapytać.